Sprawdziłem sobie kanał Dave'a i ostatnio zauważyłem, że nagrał film, w którym Lucifer dał mu zdjęcie syna Paliona. Dzieją się naprawdę dziwne rzeczy z tego powodu, że ja ostatnio dostałem od niego paczkę, w której były jakieś dziwne maskotki, jakiś nóż, jakieś dziwne totalnie rzeczy. Lucifer przyznał się, że chce ujawnić, kim jest syn Paliona. Nie mam pojęcia, dlaczego chce to zrobić. Ja nie wiem, kim jest syn Paliona. Wiem tylko, że dostaliśmy zdjęcie, które raz widziałem na tym filmiku, na którym wy też mogliście zobaczyć na kanale Dave'a i nie wiem totalnie, co mam o tym myśleć. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy dalej rozwijać ten temat, będziemy dalej drążyć i może coś nowego uda nam się dowiedzieć. Zanim jednak rozpoczniemy, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco, ponieważ odcinki są tutaj codziennie o godzinie 19:19 i na kanale Szczypson Plus codziennie odcinki o 14 z Robloxa. To tyle na start, lecimy z odcinkiem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem oczywiście w moim domku, ponieważ, bo ja nie wiem, zawsze zaczynam w domku, to jest już jakaś taka tradycja. Ja zawsze jak jestem na serwerze, to kończę będąc w domku i zaczynam będąc w domku, więc jakoś tak zawsze wychodzi, że zaczynam odcinki na chacie. Ale to nie jest ważne, widzowie, w dzisiejszym odcinku musimy zlokalizować, to kim jest Paliona, jakoś, nie wiem, cokolwiek w tym kierunku poczynić. Ponieważ ostatnio dostaliśmy, to jest chyba ta książka, szukaj na swoim podwórku paczki. Tak, to jest ta książka i w ostatnim odcinku szukaliśmy paczki na podwórku, którą znaleźliśmy zresztą i dostaliśmy tam jakąś maskotkę, w ogóle zombiaka, dostaliśmy tam nóż i jakąś taką dziwną kartę. Jakby też, która jest taką kartą survivalową czy coś tego typu. Nie wiem totalnie, o co w tym chodzi i co to ma oznaczać. Nie wiem, nie chcę o tym myśleć. Nie mam pomysłu, nie wymyśliłem, co to oznacza, nie wiem nic. Ale musimy sobie poprzechodzić dalej w jakiś... Okej, dobra, są tabliczki. To się zaczyna. Pokazałem twarz syna Paliona. Przyszedł czas, żebyście sami mogli go odwiedzić. Szukaj adresu? Czekaj, co? Jak? O co chodzi? Dlaczego ja mam... Że on chce... Czekaj, czy on chce podać adres syna Paliona, w sensie, gdzie on mieszka? Jeżeli to by się udało, to ja się pakuję i jadę z Dave'em i szukamy tego miejsca. Bo... Joki... W ogóle co jest grane? Co... Jeżeli to jest prawda, jeżeli my faktycznie dostaniemy adres syna Paliona, to obiecuję wam, widzowie, że jedziemy na tamto miejsce i sprawdzamy, jak to wygląda, bo... To jest powalona akcja, powalona totalnie. Ale to nieważne, w każdym razie ogarnijmy może jakieś rzeczy, które nam będą do tego potrzebne. Ja nawet nie wiem, gdzie mam szukać takich rzeczy. Gdzie? Ja wezmę sobie lampę może jakąś taką, żeby rozświetlać. To świeci coś w ogóle? Niby świeci, ale prawie w ogóle. Co jest? Musimy sobie zabrać jakąś pochodnię w takim razie. Czemu ja mam tak ciemno w ogóle w tym domu? Dobra, bierzemy jeden patyk. Czy ja mam jakąś pochodnię? Halo? Czy ja tu mam jakieś pochodnie? Nie mam żadnych pochodni? Ja nie wiem, co to ma być. Dlaczego ja nie mam pochodni? A węgiel? Nie mam węgla. No to nie jest zły ze mnie jest tutaj, prawda? Podróżnik. Nie wiem, to jest tragedia. Tu? Nic? W piecach? O, w piecu jest, dobra, no to super. Robimy, w takim razie robimy sobie, oczywiście, tak, pochodnie. Bierzemy ją w drugą rękę, żeby oświetlać sobie teren i lecimy. Dobra, czyli tak, podsumowując. Pokazałem twarz syna Paliona, przyszedł czas, żebyście sami mogli go odwiedzić. Szukaj adresu. Okej, czyli adres. Gdzie możemy szukać adresu syna Paliona? Czy on chce nam to znowu pokazać w jakichś tych swoich tajnych bazach, które miał, czy coś tego typu? No bo innego pomysłu w sumie, szczerze mówiąc, nie mam. Nie wiem, gdzie moglibyśmy go szukać, więc ja po prostu pójdę w tamtą stronę do tamtego, jak to się nazywało, tego kempingu jakby, ponieważ tam jest jedna właśnie z takich baz z Lucyfera, w której może, nie musi, może być właśnie coś takiego, no bo ją ostatnio odkryliśmy i tam się coś dowiedzieliśmy o tych wszystkich rzeczach, więc to chyba tam było w ogóle, że tam się dowiedzieliśmy, że że jest paczka u mnie, czy jakoś tak to było? Czy gdzie ja się nie, tam była ta książka z tym, że się dowiedziałem, kurczę, już nie pamiętam. Ej, bo to były nagrywane filmy na zapas, bo ja pojechałem, byłem na wyjeździe i teraz, nie wiem, nie pamiętam, już mi się to pomyliło wszystko. Nie wiem, gdzie ja dostałem tą informację o tym, ale chyba to było tu, tak mi się wydaje, tam na dole. Już zgłupiałem, ale to nieważne. O, dobrze, że tu jest to, ponieważ będziemy mogli sobie wrócić normalnie, dobra. Ej, czy tu nie było ogniska wcześniej? Dobra, to pewnie tutaj coś jest. Dobra, tutaj jest ta tajna baza, zejdźmy do niej na dół. Ojojoj, widzowie, zaczynają się jakieś dziwne rzeczy, jak to w ogóle strasznie wygląda, jak się strasznie myślę, że to prawdziwy Lucyfer jest. Dobra, tu są te tabliczki, tu się nic nie zmieniło, tutaj jest dalej to, co było, tu jest to coś i tam był ten taki śmieszny mechanizm. Okej, ale nic tu więcej nie ma, tak jakbyśmy wszystko odkryli. Ja nie wiem, co ja z tym mam zrobić. Jak ja to rozwalę, czy tu się coś wydarzy dziwnego, czy nie? Ja nie wiem, tu mi w ogóle gdzieś pies spaceruje. Nie wiem, czy słychać jego pazury, jak o podłogę obija, ale to nieważne. W każdym razie, dobra, sprawdź, czy coś się zmieniło w tabliczkach. Czułem, że tu przyjdziesz. No, tutaj jest dalej to, co było. Następnie wyślę paczkę, na koniec dam wam ad... No przecież!
Następnie wyślę paczkę, na koniec dam wam adres. Czyli, czekajcie, najpierw dam wam jego zdjęcie. Dało nam zdjęcie, bo widziałem u Dave'a na odcinku. Następnie wyślę paczkę, wysłał mi paczkę. Czyli przyszedł czas na to, żeby dał nam adres i dostaliśmy przed domkiem moim teraz tabliczkę z tym, że gdzieś adres jest i że mam go szukać. Ej, to jest totalnie powalone. Nie, Milo? Nie, Milo, jest to powalone? Chodź. Jest to powalone, mordo? Powiedz, czy jest to powalone? Mi się wydaje, że to jest mocno pogięte, co? Powiedz mi, czy jest to powalone, czy nie jest to powalone? Dobra, nie chcesz mi nic powiedzieć, okej, to leżę na kolanach, a ja będę kontynuował odcinek. Dobra, w takim razie musimy znaleźć adres i teraz totalnie nie mam pojęcia, gdzie mielibyśmy taki adres szukać. Gdzie mogę, gdzie on może być? No wydaje mi się, że takie rzeczy, adres. Adres w jakiejś, nie wiem, książce z adresami czy coś tego typu. Nie mam totalnie pojęcia naprawdę, gdzie mógłbym takie rzeczy szukać. Nie wiem, ja wsiadam w łódkę i po prostu coś poszukamy gdzieś dalej. No bo naprawdę nie mam pojęcia. No ewentualnie może nie wiem, może w domku Kloca. Może w domku, ej, dobra, sprawdzamy. Może w domku Kloca będzie coś. Na przykład, że nie wiem, jakiś, może, chociaż nie wiem, totalnie nie mam pojęcia. Ej, co jest? Ta łódka wpadła w ogóle w ten, jak to się nazywa, w piasek, dobra, nieważne, jakieś dziwne bugi. Lećmy w takim razie, tu w ogóle patrzcie, jak się pozmieniało, widzicie to? Ja pierdziele, tu jest tak pięknie już, tego wam w ogóle nie pokazywałem, bo to się zmieniło w przeciągu właśnie tego weekendu też, ale no tu jest naprawdę, no to wygląda cudnie, tyle powiem. Ale idźmy dalej, poczekajcie, ja powiedziałem, że do domku Kloca pójść. Dlaczego do domku Kloca, a nie do syna Paliona? Z tego powodu, no że oni mieli ze sobą bardzo dobry kontakt i wydaje mi się, że gdzieś tam może Kloc zaczął jakieś rzeczy szukać, no bo on też teraz w ogóle gdzieś wyjechał i nie wiem, czy to właśnie nie jest spowodowane tym, więc może on coś ukrywał właśnie. No szukajmy jakiejś książki czy czegoś tego typu. Tu jest Enchant Book, to nie. I tu jest mnóstwo książek, o kurde. To jest moja książka. Zróbmy w takim razie w ten sposób. I teraz tak, 1, 2, 3, 4, 5. Okej, okay. I co to wygląda? Witajcie, jest to bardzo cenna księga. Nie zgłupiej, mój majątek jest niedaleko, kieruj się w stronę łysych. To chyba nie o to chodzi, dobra, to chyba nie ta książka. Dla moich pokojów witam was. Chciałem napisać o sobie więcej, ale nie muszę, moja książka z sekretami jest ukryta. Dobra, to są jakieś chyba jego książki, co w ogóle kolekcjonuje, czyli to raczej nie będzie to. Lucyfer by to zostawił raczej w jakiejś takiej książce, która by była raczej nieogólnodostępna, więc wydaje mi się, że to po prostu nie jest to miejsce, więc... Co jest? Co to było? Dlaczego burza walnęła? Ej, co jest grane? Widzowie, ja się boję, naprawdę, przysięgam. Nie wiem, co to było, nie mam pojęcia, co to było. Ale gdzieś burza walnęła i to jeszcze w taki słoneczny dzień. Czy to coś oznacza? Czy ja właśnie w tym momencie jakby naruszam jakieś zasady czy coś? Nie wiem, totalnie nie wiem. No dobra, pójdźmy sprawdzić w takim razie do domku syna Paliona. Może tam jest po prostu coś, co po prostu musimy znaleźć. Nie wiem, może... Ej, w sumie? Teraz jak tak myślę, no kazał nam szukać adresu. Czyli... Najlepiej znaleźć adres czyjegoś zamieszkania, idąc do jego domu. I po prostu jeżeli to jest adres domu jego w Minecrafcie, to może tu gdzieś będzie ukryty adres w ogóle do niego normalnie. Nie wiem, czekajcie, musimy znaleźć jakieś tu, czy coś. Nie wiem, tu nie ma, tu w piecu też nic. Nie wiem, tu nie ma żadnych skrzynek, czy są. Tu jest coś niby, ale tu nic nie ma chyba, bierz tam pochodnie. Tu nic nie ma, nie wiem. W craftingu nie można nic chować, tu też nic. Czy tu? Tu też nic nie można. Ej, dobra, nie wiem, nie mam pojęcia. Tu? Piece? Ej, no nie, tu? Nie, no wszystko już sprawdziłem, tu jeszcze nie sprawdziłem. Nie ma tu nic. Nie ma tu... O! Okej, adres? Paczka, list, ukryte. O co chodzi? Adres, dwukropek, paczka, list, ukryte. Nie wiem, widzowie, totalnie nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Czy tu chodzi o to, że ta w tej paczce jest list ukryty, w którym jest adres? Czekajcie, czy ja to tak mam rozumieć? Przecież ja sprawdziłem tą paczkę, wszystko z niej wyciągnąłem, ale jeszcze tu mi mówi, że jest tam jakaś paczka, w której list jest ukryty? Nie wiem, to jest totalnie dziwna akcja. Dobra,
Ja pójdę po tą paczkę. Sprawdzimy to. Sprawdzimy to, czy tam jest jakiś adres, bo może akurat jest. Nie wiem. Dobra, idę to sprawdzić. Dobra, widzowie, mam tą paczkę. Mam tą paczkę. Jest tutaj przede mną i... okej, sprawdźmy to. Sprawdźmy to, czy tutaj jest coś ukrytego. Czekajcie, rozwijam to. Jest tak. Jest ten pluszak, który był. Jest ten nóż jakimś tu, z tym pudełkiem. Jest ta karta, czyli to, co znaleźliśmy. I... on... portfolio było! Czekajcie, tu coś jest jeszcze. Dobra, czekajcie, wyrzucam to. I teraz patrzcie, co jest w tym wszystkim najlepsze. Tu jest napisane syn Paliona. Dobra, to co się tu dzieje, to są dla mnie dziwne rzeczy. Oczywiście, jeżeli tu będzie adres, to no nie pokażę wam go, no bo to by było trochę nie okej, gdybym pokazał wam adres jego, gdzie mieszka, bo byście mogli tam pojechać, ale obiecuję wam, że pojedziemy tam. Jeżeli tu jest adres, obiecuję, że jedziemy tam razem z Dave'em. Zadzwonię do niego i normalnie pojedziemy. Jest kartka, patrzcie, co tu pisze. Adres. Czyli jest niby, że... widzowie, jest tutaj adres. Jest podane miejscowość i jest podana ulica i numer. Nie wiem co, nie wiem, to jest totalnie powolone. Tu na tej karce to jest z drugiej strony. No nie mogę wam tego pokazać, bo... no bo żeby się tam nie jeździli. Ale mamy adres syna Paliona. Powalone, naprawdę. Dzwonię do Dawida, dzwonię do Dave'a, ponieważ jeżeli mamy adres syna Paliona, to ja mu powiem o tym, że go dostałem i zaproponuję, żebyśmy pojechali właśnie w tamto miejsce i zobaczyli... gdzie to jest i może nawet spotkali go na żywo. To by było naprawdę dobre, więc czekajcie, ja dzwonię do Dave'a. Dam go na głośnik, żebyście go słyszeli. Tutaj mam nadzieję, że będzie go dobrze słychać. Dam tutaj do mikrofonu. No, słuchaj stary, bo nagrywam odcinek w tym momencie. I dostałem adres od Lucyfera z adresem do syna Paliona. Do syna Paliona, ale skąd? No, dostałem paczkę wczoraj. I w tej paczce był ukryty list. I tutaj mam normalnie na kartce adres z jego miejsca zamieszkania. Jest normalnie miejscowość podana, ulica i numer. Aha. Więc co ty na to, żebyśmy pojechali i tam sprawdzili to? Trzeba by było jechać jak najszybciej, stary, no trzeba to... kurde, ale akcja. Dobra, stary, no jasne, no zgadzam się, jasne, stary. A masz jakieś... no to co, to kiedy? No to... wiesz co, no jutro to załatwimy, jutro pojedźmy. Już jutro? Dobra, to widzimy się jutro i jedziemy w tamto miejsce i zobaczymy to. Dobra, ja lecę dokończyć odcinek, dobra. Skontaktuję się z tobą jeszcze po odcinku, obgadamy całą sytuację. Jasne, stary, czekam. Jasne, stary, pozdro. Dave powiedział, że jedziemy w tamto miejsce. Mam tutaj adres, więc ja go chowam z powrotem do koperty i tą kopertę pokażę później Dawidowi i podam mu konkretny adres. Wam niestety nie mogę pokazać, no bo to by było trochę... jakby... nie wiem, czy ja chcę wam go jeszcze pokazać. Może jeżeli okaże się, że syn Paliona to jest ktoś tam, nie wiem, żeby wam pokazać, to oczywiście wam pokażę, ale nie chcę robić tego na zapas, więc zobaczymy, jak to się rozwiąże w przyszłości. W każdym razie jutro jadę z Dave'em na tamten adres. Mam nadzieję, że dowiemy się, kto tak naprawdę jest synem Paliona.